Teksów, witam serdecznie 17 września. Zapraszam na komentarz wideo, w którym omówię aktualną sytuację techniczną WIG20 DAX S&P 500. Jeśli chodzi o nasz rodzimy benchmark, to jak już wiemy, punkt zwrotny wypadł generalnie tam, gdzie się tego należało spodziewać. Chodzi mi tu o średnioterminową zaporę podażową 2552-57. Z tego rejonu rozwinął się impuls korekcyjny, można powiedzieć w cudzysłowie wzmocniony w postaci dywidendy PZU. Taka jest konstrukcja indeksu WIG20. Trochę nam to zaburzyło krótkoterminowy obraz, jaki płynie z indeksu. Niemniej jednak w tej chwili zwróciłbym uwagę na dwie strefy cenowe. Znaną nam już kluczową zaporę popytową 2455-2460. Jest to nadal bardzo ważna strefa wsparcia. No i wprowadzoną dzisiaj lokalną strefę oporu 2526-32. W moim odczuciu zanegowanie tej strefy to zapowiedź negacji całego impulsu korekcyjnego i sygnał powrotu indeksu do znanej nam już strefy 2552-57. Na kontraktach z kolei ważną rolę odgrywa cały czas węzeł 2465-69. Strefa ewidentnie respektowana, a w tej chwili posiadająca dwa stosunkowo istotne wzmocnienia. Dolna wiarygodna linia kanału, warning line, nieco niżej zielona median line, ta linia szara również też gdzieś tutaj przebiega w pobliżu. Ważne wsparcie. I dlatego wychodzę z założenia, że dopiero zanegowanie takiej strefy wsparcia wygenerowałoby nam w ujęciu krótkoterminowym relatywnie silny sygnał techniczny, sygnał słabości kontraktów tak naprawdę. Póki co akcja rozgrywa się w tej chwili w znanej nam już strefie 2510-2515, tak jak sugerowałem w opracowaniach, po zanegowaniu lokalnego oporu 2489-92 rzeczywiście należało liczyć się z możliwością wejścia rynku w kolejną fazę ruchu wzrostowego i testem strefy 2510-2515. W tej chwili zachowujemy się na tle rynków bazowych nie najgorzej. Wczoraj to również było widoczne. Niemniej jednak warto pamiętać o dzisiejszych wydarzeniach za oceanem. Decyzja w sprawie stóp procentowych, publikacja projekcji makroekonomicznych Fedu, czy wreszcie konferencja prasowa po decyzji Fedu. No i niewątpliwie są to czynniki, które osłabiają w tej chwili aktywność na rynkach europejskich i ta konsolidacja tutaj w tym rejonie 2510-2515 jest również tego odzwierciedleniem. Gdyby udało się zanegować dzisiaj ten opór, to tak jak sugerowałem w opracowaniach, byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu z możliwością powrotu kontraktu w okolice 2539 i przebiegającej tutaj zielonej median line. Jeśli chodzi o indeks DAX, udana próba obrony wsparcia 9610-9620, no ale cały czas znajdujemy się poniżej potwierdzonego istotnego oporu. Chodzi mi tu o zniesienie 78,6, górną czarną median line, przełamaną wcześniej dolną linię wiarygodnego kanału cenowego, a więc jeszcze sporo wyzwań przed popytem, dopiero sforsowanie właśnie tak skonstruowanego oporu. Chodzi mi tutaj o węzeł 9805-9840. Umocniłoby popyt. Prawdopodobnie indeks powróciłby wówczas do tego bazowej zapory podażowej 10033-10080. I S&P. Ciekawa sytuacja, bowiem indeks powrócił do kanału 2002-2015. Gdyby jednak dzisiejsze decyzje, jakie poznamy około godziny 20, nie spodobały się inwestorom, to na indeksie doszłoby prawdopodobnie do ukształtowania się układu A, B, C, D, układu symetrycznego. Jeśli tak by się stało, to zanegowanie formacji symetrycznej ABCD byłoby dość symptomatycznym, negatywnym w ujęciu krótkoterminowym sygnałem technicznym. Na razie trudno o jakichś negatywnych sygnałach mówić, bowiem notowania indeksu stabilnie przebiegają ponad pierwszą zaporą popytową 1970-73, a zanegowanie strefy 2002-2015
z punktu widzenia techniki jest to tak naprawdę na razie wariant bazowy, wygenerowałoby nam sygnał kontynuacji ruchu wzrostowego. Dziękuję bardzo.